Moja przygoda z filozofią prawa rozpoczęła się na pierwszym roku studiów i trwa do dziś. I chociaż moje zainteresowania naukowe się zmieniały, to właśnie z tą dyscypliną postanowiłam związać swoją przyszłość i przygotowywać rozprawę doktorską. Już w czasie studiów miałam okazję poznać, czym jest proces badawczy w skali mikro. Realizowałam studencki grant badawczy naszego uniwersytetu. Zajmowałam się wtedy Filozoficzno-prawnymi dylematami związanymi z rozwiązaniem problemu ukarania zbrodniarzy nazistowskich. Następnie, zainteresowana sytuacją społeczną, postanowiłam przygotować swoją pracę magisterską na temat pozainstytucjonalnych form uczestniczenia przez obywateli w demokracji. Skupiałam się tutaj szczególnie na zjawisku manifestacji. I co było dalej? Postanowiłam badać praktyki komunikacyjne. I to wokół zjawiska dyskursu publicznego, odbywającego się w mediach społecznościowych, dotyczącego prawa, skupia się mój doktorat. Jest to zjawisko zawierające w sobie elementy socjologii i lingwistyki, dlatego też czerpię z dorobku metodologicznego tych dyscyplin, stosując m.in. analizę dyskursu. W ostatnim czasie dużą uwagę przywiązywałam do znaczenia zjawiska multimodalności komunikacji w mediach społecznościowych. Badałam więc, jaki wpływ na treść i odbiór komunikatów mają używane w nich kody komunikacyjne, takie jak emotikony, hashtagi, obrazy, animacje czy dźwięki. W czasie pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej Miałam okazję odbywać kwerendę naukową we Florencji. Udało mi się to dzięki grantowi PROM, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Na bieżąco staram się również prezentować wyniki moich badań na konferencjach naukowych i w przygotowywanych przeze mnie artykułach. Można się jednak zastanawiać, jakie znaczenie mają te badania dla prawników. Musimy być jednak świadomi, że już teraz. Większość prawników wchodzących na rynek pracy najpierw była użytkownikami portali społecznościowych, a dopiero później zdobywała wykształcenie prawnicze. W przyszłości może to dotyczyć wszystkich młodych prawników. Dlatego badania, które pozwalają na analizę wpływu komunikacji w mediach społecznościowych na język prawniczy, komunikowanie wiedzy prawniczej mogą okazać się przydatne. Mam nadzieję, że moje badania wpłyną na poprawę jakości uzasadnień wyroków, decyzji administracyjnych czy uzasadnień zmian legislacyjnych.